Pierwsze próby przesyłania ze ślęży sygnałów w paśmie UHF podjęli radioamatorzy w latach 1955-1957. W związku z brakiem linii energetycznej należało w tym celu wnosić na szczyt akumulatory. Emisja prowadzona była z betonowej wieży lub strychu schroniska PTTK. Podobne eksperymenty. Wykonywano dla Chełmca, jednak ślęża dała lepsze rezultaty. 4 czerwca 1957 roku powołany został społeczny komitet budowy Wrocławskiego Ośrodka Telewizji, który miał na celu uruchomienie stacji nadawczej retransmitującej sygnał mającego ruszyć 4 grudnia ośrodka w Katowicach. 23 lipca 1957 roku zjednoczenie Budownictwa Wojskowego rozpoczęło przygotowywanie placu budowy, a niecałe dwa miesiące później położono kamień węgielny. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych, już z końcem października tegoż roku budynek stacyjny osiągnął stan surowy. Przewidziano w nim również miejsce na mające pojawić się w przyszłości. Nadajniki radiowe UKF. Złożony z dwóch części maszt: dolnej, z nieczynnej wieży po stacji radiolokacyjnej z Raszowa koło Trzebnicy i górnej, wykonanej przez Poznańskie Stocznie Rzeczne, ustawiony został na przełomie roku 1957 i 1958. Łącznie mierzył 98 metrów. Do oficjalnego otwarcia telestacji doszło 1 lutego 1958 roku o godzinie 11. W zasięgu nowego obiektu znalazło się około 2,5 miliona ludzi. Pięć lat później dokonano skorygowania charakterystyki promieniowania, która przez błąd ekipy podłączającej anteny nie była dookulna, a przypominała czterolistną koniczynę. Łączny koszt budowy ośrodka telewizyjnego to 12 milionów złotych. Został on pokryty z funduszy społecznych, dochodów z gry liczbowej Liczy oraz dotacji Ministerstwa Łączności. Nadajnik firmy Siemens Halske zakupiony został za dewizy. Najwięcej ofiarowali górnicy z Wałbrzycha i Nowej Rudy, a także Pafawak Wrocław i Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych. Emisja radiowa z ośrodka uruchomiona została 15 czerwca 1963 roku, według innych źródeł w 1965 roku. Początkowo był to jeden program nadawany na częstotliwości 70 i 67 MHz, a po dwóch, trzech latach uruchomiono drugi nadajnik pracujący na 72 i 89 MHz. Na przełomie lat 60. i 70., jak wspominał Andrzej Postawka, z obiektu prowadzono też testową emisję w paśmie 100 MHz. Nie były to jednak jedyne innowacje wprowadzane na ślęży. W drugiej połowie lat 70. testowano stąd emisję kwadrofoniczną. Kolejne duże zmiany przyniósł rok 1974. Chęć uruchomienia emisji programu drugiego telewizji wiązała się z koniecznością rozbudowy budynku stacji, a także budową nowej wieży. Nadawanie z nieukończonej jeszcze konstrukcji rozpoczęto 4 grudnia 1972 roku. Po ukończeniu budowy nowa wieża przejęła funkcję starej. Która dwa lata później została skrócona do wysokości 36 metrów, jedynie część przeniesiona z Raszowa, a następnie całkiem rozebrana. Do emisji CCIR ze ślęży powrócono już w styczniu 1991 roku. Na częstotliwości 102,3 MHz nadawano program regionalny Radia Wrocław a na 102 MHz program miejski. W styczniu 1995 roku ruszyła emisja Trójki, w sierpniu tego samego roku Radia Maryja, a w grudniu Radia Z i polskiego Radia Bis. Od 24 kwietnia 1992 roku nadawany był program regionalny telewizji polskiej a od marca 1994 roku Polsat. Telewizja analogowa emitowana była ze ślęży do 22 kwietnia 2013 roku.